Grudziądz w trakcie wizyty w Kujawsko-Pomorskim odwiedził prezydent Bronisław Komorowski. Na tle Wisły i grudziąckich spichrzów podpisano dokument o skierowaniu prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy Prawo wodne do Sejmu. Dzięki zmianom proponowanym przez głowy państwa możliwe będzie wytyczenie rowerowych i pieszych szlaków turystycznych na wałach przeciwpowodziowych. Obecnie prawo nie zezwala na tworzenie takich ścieżek, co zdaniem prezydenta Komorowskiego jest pozostałością po starym systemie, w którym nawet fotografowanie wałów przeciwpowodziowych było zabronione, a tym bardziej używanie ich jako ścieżek dla rowerów czy też pieszych, a co w dzisiejszych czasach jest niepraktyczne i należy to zmienić. Prezydent podkreślał w swoich wypowiedziach, że Grudziądz jest miastem o silnie rozwiniętej infrastrukturze rowerowej i że ilość ścieżek gwałtownie ulega w nim zwiększeniu, co na to rowerzyści, którzy mają spore pretensje do władz miasta. Grudziądzcy rowerzyści poparli projekt prezydenta i pojawili się na spotkaniu z głową państwa. Grudziądzanie, w tym sympatycy grudziąckiej rowerowej masy krytycznej, symbolicznie przejechali na znak prezydenta przed spichrzami. Grupę rowerzystów poprowadził Czesław Lang, który wspiera powstanie wiślanej trasy rowerowej, a której projekt zakłada zbudowanie wzdłuż Wisły wydzielonej drogi dla rowerzystów i pieszych, liczącej blisko 1500 km. Prezydent Bronisław Komorowski porozmawiał przed odjazdem do Torunia z delegacją rolników, protestujących od jakiegoś czasu w Grudziądzu i innych miastach regionu. Wysłuchał ich postulatów oraz skierował je do osób kompetentnie zajmujących się tematyką. Wielu wrażeń.